Witajcie, kochani. Dość niedawno trafiłam na bardzo ciekawą książkę pod tytułem Co Żydzi robili w Polsce? Teodora Jeska-Chońskiego z 1918 roku. Od razu pomyślałam, że warto by było ją Wam przeczytać, całą treść. Mam też nadzieję, że taka forma przekazu ciekawych i ważnych treści dla nas Słowian, dla nas Polaków, również Wam się spodoba i zostanie pozytywnie przyjęta. A więc zapraszam. Przyszła chwila, w której Żydom było za ciasno na ziemiach frankońskich i germańskich. Przez kilkaset lat gospodarowali w Hiszpanii, Francji i Niemczech z taką swobodą, jakby byli panami tych ziem. Uprawiali bez przeszkody handel niewolnikami i lichwę, bogacąc się coraz więcej. Dłuższy czas znosił ich gospodarkę ubogi lud, wyzyskiwany przez nich bez litości. Wyzysk ich sprzykrzył sobie nareszcie biedak i zaczął się bronić pięścią przeciw chciwości żydowskich handlarzów. Stało się to po śmierci Karola III, zwanego prostakiem, w roku 929 po Chrystusie Panu. Żydzi niemieccy, zwąchawszy, co się święci, szukali dla siebie nowych, bezpiecznych schronisk. Znaleźli je. Dowiedzieli się, że na północy i wschodzie Europy mieszka naród słowiański, Polacy i Pomorzanie. Naród gościnny, dobrotliwy, pobłażliwy dla obcych, nieproszonych przybyszów. I dowiedzieli się, że Polacy i Pomorzanie, chociaż skromni w jedzeniu i strojach, posiadają bogate źródła zarobku. Dużo było u nich płodów, lasu, jezior, rzek, pasieki i bursztynu. Więc powędrowali Żydzi do Polski i osiedlili w jej wioskach i lasach. Z każdym rokiem pomnażały się ich kolonie. Po roku 1000 po Chrystusie większym, bogatszym kupcom żydowskim było za mało zarobku z płodów, lasu, jezior, rzek, pasieki. Woleli handel niewolnikami, który przynosił im furę złota. Handel niewolnikami nie był w owych czasach nowiną we wszystkich państwach Europy. Był w owych czasach aż do końca średnich wieków, do roku 1500 po Chrystusie. Ohydny zwyczaj sprzedawania ludzi. Sprzedawano jeńców wojennych albo biedaków, którzy zapożyczywszy się u jakiegoś kupca, nie mogli mu oddać długu. Tych kupionych ludzi wywożono zwykle albo do Hiszpanii, albo do Azji. Wprawdzie nakazała chrześcijańska Ewangelia Święta miłować bliźniego, jak siebie samego. I wprawdzie starał się Kościół katolicki zniszczyć ten ohydny zwyczaj i robił wszystko, aby zrównać ludzi, ale długo trwało, zanim dokonał tego dzieła. Bywało nawet, że ubogi, głodny, niezdolny do zarobku, sprzedawał sam swoją wolność za bochenek chleba. Kościół katolicki bronił chrześcijan gorliwie przeciw Żydom od roku 630 począwszy. Zakazał on na różnych zjazdach, koncyliach biskupich sprzedawać niewolników Żydom i poganom. Ale Żydzi nie zwracali uwagi na jego rozporządzenia. Woleli znieść jakąś karę, niż pozbyć się bogatego źródła złota. Tu i ówdzie
znalazła się jakaś szlachetna dusza chrześcijańska, która litowała się nad swoimi współwyznawcami. W Polsce należała do nich królowa Judyta, matka króla Bolesława Krzywoustego. Nie szczędziła swoich pieniędzy. Wielu niewolników wykupiła spod jarzma żydowskiego. Umarła w roku 1085. Wielkie zyski z handlu niewolnikami nie nasycały chciwości Żydów. Złota, coraz więcej, jak najwięcej złota było ich hasłem po zburzeniu Jerozolimy. Do podłego ludokupstwa dołączyli jeszcze nikczemną lichwę. Ten ich nowy sposób bogacenia się odnosił się we wszystkich krajach, tylko do innowierców, głównie do chrześcijan. Bowiem żydowskie księgi święte nie pozwalały Żydom łupić ich współwyznawców. Żydowi nie wolno było krzywdzić Żyda, zniszczyć swojego brata lichwą, ale za to było mu wolno wyssać chrześcijanina, którego nazywał gojem. Nie tylko wolno mu było krzywdzić chrześcijanina, lecz rozkazano mu nawet wprost odzierać go ze skóry. Żydom, którzy weszli do Polski około roku 1000, pomogła w szachrajskiej robocie dusza polska. Dawni Polacy, rozrzuceni na szerokich ziemiach, głównie w lasach, przywykli do skromnego życia, nie ubiegali się o pieniądze, nie zazdrościli obcym przybyszom ich sutego zarobku. Polak gościnny, hojny, dobrotliwy, brzydzący się chciwością, był doskonałym łupem dla Żydów. A łatwo takiego dobrotliwego i niechciwego gospodarza oszukać, wywieźć w pole. Do tej dobrotliwości i nieopatrzności pierwotnych Polaków należy jeszcze dodać ich nieznajomość duszy żydowskiej. Nie wiedzieli, o czym Żydzi myślą, dokąd dążą, zmierzają. Żyd umiał udawać życzliwego, poczciwego przyjaciela i wdzięcznego przybysza dopóki nie uczuł w obcym kraju mocnego gruntu pod stopami. I umiał ukrywać tajemnice swoich świętych ksiąg. I umiał jeszcze wślizgiwać się tak zręcznie do domu władców i możnych panów, iż zjednał sobie ich pomoc. Bogatsi i przebieglejsi Żydzi uczepili się polskich władców i możnych panów, pomijając lud. Nie szczędzili pieniędzy, gdy ich rząd potrzebował, wiedząc, że pożyczki wrócą nie dziś, to jutro do ich kaps z sutym procentem, czyli lichwą. Zjednawszy sobie poparcie polskich władców i możnych panów, rzucili się Żydzi bez obawy do swojej roboty, do lichwy, przekonani, że władze korzystające z ich pożyczek będą na ich działalność handlarską spoglądały okiem zmrużonym. Stało się tak w istocie. Lichwa żydowska niszczyła szlachtę i lud, a władze świeckie nie broniły swoich poddanych. To samo działo się także w Hiszpanii, Frankonii, Niemczech i Czechach, z tą tylko różnicą, że Frankonii, Niemcy i Czesi otworzyli Żydom bramy swoich państw na kilka wieków wcześniej, aniżeli Polacy, więc mieli dużo czasu do zbadania duszy judaitów. Praktyczniejsi zresztą byli. Od dobrotliwych Słowian
umieli gromadnie bronić swojego mienia i swojej skóry. Nie tylko nie przeszkadzali nasi władcy Żydom w robocie lichwiarskiej, lecz nadawali nawet bardzo wygodne dla szachrajów przywileje. Czynili to oczywiście nie z lekceważenia swoich poddanych, lecz dlatego, że nie znali duszy żydowskiej i jej pożądań. Bolesław Pobożny, książę Kaliski, zaopatrzył Żydów dnia 16 sierpnia 1264 roku takim przywilejem, iż mogli szachrować swobodnie. Pozwolił im handlować bez nadzoru władzy chrześcijańskiej, brać wszelakie zakłady, choćby były ukradzione lub gwałtem wzięte, uprawiać lichwę, bronić się w sądzie w razie skargi chrześcijanina przysięgą żydowską i karał surowo chrześcijan, bijących się z Żydami lub nie pomagających im w jakimś nieszczęściu. Zakazał mieszać się chrześcijanom do religii mojżeszowej i tak dalej. Nie podobało się to uboższej szlachcie i kmieciom wyzyskiwanym przez lichwiarzów, ale książę Kaliski i inni za nim idący władcy omijali ich krzywdę. Nawet tak mądry i zasłużony król jak Kazimierz Wielki, zwany królem chłopków, nie usunął ani poprawił przywileju Bolesława Pobożnego. Rozumny i mądry Polak dzisiejszy, który nauczył się już zaglądać do ukrywanych tajemnic duszy żydowskiej, zapyta zdziwiony po przeczytaniu przywileju Bolesława Pobożnego: co spowodowało tego księcia do takiej pobłażliwości i życzliwości? Czego nie dostrzegały władze świeckie, to zrozumiały władze kościelne. Idąc śladem Chrystusa Pana, zwalczał Kościół katolicki w początkach swojej działalności chciwość lichwy. Już w roku 314 na soborze w Arles i w roku 325 na soborze powszechnym w Nicei potępił lichwiarzów, ale ostrzegał tylko księży. Z czasem jednak napomniał wszystkich chrześcijan w ogóle i groził chciwcom ciężkimi karami. Kto by z chrześcijan nie słuchał rozkazów swoich duszpasterzów, ten tracił prawo modlenia się w kościele. Gdy umarł bez pokuty, odchodził z tej ziemi bez pogrzebu katolickiego. Żydzi, których Kościół jako nienależących do owczarni Chrystusowej pominął, zatarli ręce z radości. Uczuli się bowiem swobodniejszymi w robocie handlarskiej, zadowoleni, że nie będą mieli przeszkód i że uprawa lichwy będzie tylko ich rzemiosłem. Zawiedli się jednak. 3 lata po ogłoszeniu przywileju Bolesława Pobożnego zjechało się duchowieństwo polskie we Wrocławiu w roku 1267 pod przewodnictwem kardynała Gwidona i skarżyło się na przewrotność i nieobyczajność Żydów. Broniąc swoich owiec, zabroniło chrześcijanom pod groźbą ekskomuniki bratać się z Żydami, kupować w ich sklepach artykuły spożywcze i zakazano Żydom posługiwać się niewolnikami, parobkami i mamkami chrześcijańskimi i nie pozwoliło im brać udziału w urzędach polskich. Drugi zjazd duchowieństwa polskiego w Łęczycy 1285 roku rozkazał Żydom zwracać zastawione u nich z kradzieży pochodzące rzeczy. Najostrzej zabrał się do Żydów synod budeński w Budzie na Węgrzech w roku 1279.
Usiłował on odciąć chrześcijan od wpływu Żydów. Obawiał się bowiem, że chciwi przybysze nie tylko ich wyzyskują, lecz także gorszą, ucząc ich oszustwa. Dobrze, uczciwie życzyło duchowieństwo polskie swojemu narodowi. Wydrzeć go postanowiło ze szpon chciwych kupców żydowskich. Nauczyć go poszanowania mienia bliźniego i uczciwości. Zasłużyło się rzeczywiście. Udało mu się bowiem obrzydzić swoim ziomkom wszelakiego gatunku szachrajstwa. Aż do roku 1400 mniej więcej nie było w Polsce ani jednego lichwiarza chrześcijańskiego. Gospodarowali w Polsce Żydzi. Gospodarowali także inni obcy przybysze. Wiadomo, że wodzowi Mongołów, Czyngis Hanowi, zachciało się podboju całego świata. Ten ambitny awanturnik rzucił się w roku 1224 na sam przód na Ruś i podbił księcia Mścisława nad Kalką. Co on rozpoczął, tego dokonał jego następca, Batuchan, który ujarzmił w roku 1237 całą Ruś. Załatwiwszy się z Rusią, posunęła się horda dzikich ludów w roku 1241 do Węgier. Toczyła się trzema szlakami, niszcząc wszystko po drodze. Jeden z tych szlaków wił się przez Polskę, osłabioną w owym czasie niezdolną wskutek podziału w kraju do jednolitej, zwartej obrony całego państwa. Wprawdzie stawiała szlachta małopolska po bohatersku czoło dziczy mongolskiej. Bohaterstwo to jednak rozprysło się w bitwach z niezliczonymi zastępami żółtych diabłów. Pod Chmielnikiem legła na krwawym polu znaczna część rycerstwa polskiego. Posuwając się szlakiem polskim, spalili Tatarzy Sandomierz, Kraków i Wrocław, a dotarłszy do Legnicy na Śląsku, pobili wojska księcia Henryka Pobożnego. Mimo tych klęsk dali sobie Polacy radę. Padając, rozpryskując się, podnosiło się rycerstwo ciągle, stawiało Tatarom opór i wypędziło ich ze swojej ziemi. Zasłużyło sobie na zaszczytną nazwę przedmurza chrześcijaństwa. Zwyciężyła Polska, ale to zwycięstwo groziło jej nędzą. Miasta, wsie, zamki, kościoły zburzyli Tatarzy, zagrabili wszystko, co się tylko dało, wycięli mnóstwo rycerstwa i wzięli w okrutną niewolę, w jaser, krocie niewolników, mężów i kobiet. Zabrakło w kraju pieniędzy i rąk do pracy. W trudnym położeniu znaleźli się książęta polscy, pozbawieni środków do zatarcia poniesionych strat. Trzeba było sprowadzić do spustoszonych ziem jakieś nowe, pracowite ręce. Takie pracowite ręce znalazły się w Niemczech, więc wysłali książęta polscy do Niemiec, werbowników, Niemców, którym udało się namówić swoich ziomków do wędrówki na północ. Nowi przybysze nie żałowali tej ucieczki ze swojej ojczyzny. Jak Żydków powitali książęta polscy także Niemców życzliwie i przyjęli ich hojnie, dali im kawały ziemi i samorząd, pozwolili im rządzić się własnym prawem niemieckim, magdeburskim. Zwolnili ich od wszystkich danin poddanych polskich, zadowalając się szczupłym czynszem ziemnym.
Próżniakami nie byli Niemcy. Karczowali lasy, obsuszali bagna, uprawiali rolę, zakładali kolonie wiejskie i ogrody, odbudowywali zburzone miasta Poznań, Kraków, Sandomierz, Lublin, Płock, Kalisz. Jedna ich część osiedliła się po wsiach, druga w miastach. Nie wszyscy przybysze niemieccy zajmowali się tylko pracą rolną. Część ich uprawiała w większych miastach handel, dorabiając się znacznych majątków, ale nie lichwą, po żydowsku, lecz pracowitością i zręcznością. Katolikami przecież byli, a katolikom zabronił Kościół szachrować lichwą, plamić się brudem bezczelnego wyzysku. Kupcy niemieckiego pochodzenia bogacili się handlem bez szkody narodu rdzennego. Zarabiali oni i zarabiał także cały kraj. Przestali być zresztą po kilku pokoleniach Niemcami. Wsiąkwszy w Polskę, wymieszali się, jak o nich mówiono, w jej bogate ziemie. Polszczyli się powoli i stali się Polakami już za panowania Kazimierza Wielkiego. Powodzenie spolszczonych Niemców przeraziło Żydów. Wytrąciło bowiem z ich rąk znaczną część zarobku kupieckiego. Oni, Żydzi, przybyli do Polski, aby pochłonąć cały jej majątek, a nowi kupcy weszli im w drogę. Więc zebrali w sobie całą siłę handlarską i robili wszystko, aby wytrącić z rąk tych nowych kupców wszystkie lepsze interesy. Pożyczali bez namysłu bogatym panom, drobniejszej szlachcie i ubogim własnościom pieniądze na lichwę. Zasypywali swoje sklepy tańszym, ale gorszym, tandetnym towarem. Wciągali do swoich sklepów i karczem rzemieślników i chłopów, wyłudzając od nich ostatni grosz. Żydzi dokuczali ubogim Polakom już przed przywilejem Bolesława Pobożnego. Ale skrzywdzeni chrześcijanie znosili cierpliwie ich zachłanność, aż do króla Jagieły. Aż do roku 1340 nie było w Polsce pogromów. Bywały tylko przed owym rokiem nie bardzo szkodliwe bójki chrześcijan z Żydami. Można je nazwać kłótniami, burdami ulicznymi. Ostro zabrał się do Żydów pierwszy Poznań jeszcze przed wstąpieniem na tron króla Jagieły. Wielkopolska żachnęła się w roku 1347 na lichwę żydowską. Zmniejszyła jej chciwość, albowiem złość żydowska mówiła: marzy o tym, aby chrześcijany nie tylko w wierze, ale także w bogactwie zawsze poniżyła i skaziła. W lat 20, potem w roku 1367 Poznań, sprzykrzywszy sobie zdzierstwo Żydów, zemścił się za swoje krzywdy pogromem i wypędzeniem ich ze stolicy Wielkopolski. Za przykładem Poznania poszedł Kraków. W roku 1369 skarżyli się kupcy krakowscy na Żydów, że uchylają się od kar, ukrywają złodziejów, chwytają tych, co im zawinili, wymierzają sobie sami sprawiedliwość, postępują wrogo przeciw chrześcijanom i dopuszczają się bezprawi. Razem z królem Władysławem Jagiełą przyszły do Polski ciężkie czasy na Żydów. Nowy król, świeży chrześcijanin, stał się
gorliwym katolikiem. Był bogobojnym i nie znosił pod swym berłem jakichkolwiek obrazy wiary chrystusowej. Niechęć do Żydów podnieśli w nim ksiądz Budka, kanonik, uczony ksiądz Stanisław ze Skarbmierza, sławny kardynał Zbigniew Oleśnicki, mąż rozumny i odważny i arcybiskup Mikołaj Trąba. Dowiedziawszy się od tych kapłanów, czym są Żydzi, cofnął Jagiełło w swoim statucie warckim 1423 rok korzystne dla Żydów przywileje. Zakaz ten nie był Żydom miły, bo pozbawiał ich wielkich zarobków, poskromił ich bezcenne lichwiarstwo. Przykucnęli oni na pewien czas, ale ocknąwszy się ze strachu, zabrali się znów potajemnie do swojej roboty. Chyłkiem rabowali, co się tylko dało. W Małopolsce brali 54,1%, a w Wielkopolsce 108,1% lichwiarskiego. Z biedaków, potrzebujących koniecznie pieniędzy, wyciskali aż 240%, co potwierdzały wyroki sądowe. Umieli oni omijać zręcznie prawa polskie. Z czego uczeni Żydzi, piszący książki po polsku, cieszą się do dnia dzisiejszego. Przebiegli szachraje wyszukiwali lekkomyślnych chłopców, synów zamożnych ojców. Lekkomyślny i dziecinny jeszcze chłopak podpisywał bez wiedzy rodziców na wekslu niezwykłe procenty. Zasmakowawszy w pożyczce żydowskiej, która ułatwiała mu hulankę, brnął coraz głębiej w bagnie długów. Nie jeden z takich nierozważnych głuptasków przypłacał, gdy dorósł swoją lekkomyślność nędzą, bo mu Żydzi zabrali cały majątek. Tą samą drogą, co król Władysław Jagiełło, szli jego dwaj następcy, Jan Olbracht i Aleksander, od roku 1492 do 1506. Śmierć króla Aleksandra wróciła znów Żydom ich przywileje, nadane im od Bolesława Pobożnego. Mogli znów handlować po swojemu, co znaczyło odzierać ze skóry ludność rdzenną, chrześcijańską. Bowiem król Zygmunt I, niepokojony bezustannie kłopotami pieniężnymi, stukał bardzo często do szkatuły bogatego Żyda. Był nim Ezofowicz, Józefowicz, przebiegły, mądry spekulant. Tak opanował króla, iż go król uszlachcił i mianował ministrem pod skarbiem wielkim litewskim. Co zaczął znów Zygmunt pobłażliwość dla Żydów, to dokończył jego syn, król Zygmunt August. Dał on Żydom, czego chcieli, do czego dążyli, bo autonomię, czyli pełną swobodę ruchów. Siedzieli teraz Żydzi w Polsce, jak u siebie, we własnym domu i handlowali po swojemu, drwiąc z praw swoich dobrodziejów i gruźb swoich nieprzyjaciół. Nie tylko handlowali. Wodzowie ich, uczeni w piśmie, głównie rabini, prowadzili lud żydowski do takiego celu, o jakim władcy polscy od Mieczysława Starego począwszy,
aż do Zygmunta Augusta i jego następców, nie mieli pojęcia. Kto chce wiedzieć, dokąd Żydzi zmierzają, ten powinien znać koniecznie ich dawniejsze, pradawne życie i ich księgę zwaną Talmudem. Wiadomo dziś każdemu, kto zna historię, że Żydzi, rozproszeni po całym świecie, nie przestali być narodem zwartym, jednolitym. Mieli swoich własnych wodzów, swój własny rząd po upadku Jerozolimy i byli temu rządowi posłuszni, jak wierne pieski. Rząd ich urzędował nasamprzód jawnie w Babilonie, aż do 500 roku po narodzeniu Chrystusa Pana. Potem przeniósł się potajemnie do Hiszpanii, z Hiszpanii do Niemiec, z Niemiec do Francji. Rządom tym chodziło o to, aby się Żydzi trzymali ciągle kupy, aby się nie rozpryskiwali na setki drobnych odłamów, nie bratali się z innowiercami i nie zapominali o swojej wierze. Uczyli ich rabini, że tylko Żyd zna wiarę prawdziwą, że tylko Żyda Bóg kocha, że zrobi go Panem całego świata, jeśli będzie mu posłusznym. Na razie nie sklecili Żydzi polscy ze swoich wszystkich kolonii jednej całości. Zadowalając się odrębnymi gminami, z czasem jednak złączyli te gminy w jedną całość, w osobne państwo. Państwu temu rozkazali wodzowie żydowscy być nieubłaganym wrogiem chrześcijan, łupić ich bez litości, aby ich zniszczyć. Obłudni, przebiegli wodzowie żydowscy, starali się otumanić chrześcijan, udawali kłamliwie uczciwych obywateli, posłusznych rządowi polskiemu. Na ich zjeździe w Lublinie w roku 1581 zabronili Żydom dzierżawić polską mennicę, żupy solne i pobór czopowego i zagrozili im, gdyby nie byli posłuszni, rozkazowi zjazdu klątwą. Kłamali tak podstępnie, aby odwrócić uwagę rządu polskiego od działalności żydowskiej. Przeklinali niby swoich współwierców, a właściwie cieszyli się, gdy się dowiedzieli, że się ich wyklęci bogacili. Bowiem celem ich obrad było osłabiać Polaków, a wzmacniać swoich ludzi. Było Żydom w Polsce jak u Pana Boga za piecem. Nie czuli wcale niewoli wygnania, braku własnej świątyni. Mieli po całym kraju mnóstwo bużnic. Zakładali swoje szkoły i drukarnie. Stawali przed swoim własnym sądem. Omijali zręcznie prawa polskie. Szwargotali po swojemu żargonem, nie uważając za potrzebne uczyć się języka polskiego. Niemcy, Ormianie, a nawet Tatarzy spolszczyli się i zasłużyli sobie na godność obywatela polskiego, a owi wygnańcy zapomnieli o tym, że są tylko obcymi przybyszami. Tak im wygodnie było w Polsce, iż poeci i hebrajscy sklecali rymy na jej cześć. Jeden z nich zaczął swój poemat słowami: Polsko, królewska ziemio, w której od wieków żyliśmy szczęśliwi. Należało się spodziewać, że tej Polsce królewskiej ziemi, w której od wieków żyli szczęśliwi,
Żydzi będą wdzięczni za jej gościnność i dobrotliwość. Niemcy, Ormianie i Tatarzy, przypatrzywszy się dobroci Polski, ukochali ją, spolszczyli się, szli z nią ręka w rękę. A oni, Żydzi, obdarowani tak hojnie, nienawidzili swoich dobrodziejów. Gardzili ich wiarą, wysysali ich lichwą i oszustwem. Podkopywali swoim nieuczciwym sposobem handlowania. Handel chrześcijański i moralność kupców katolickich starali się przyswoić sobie całe mienie innowierców. Słowem, byli podstępnymi wrogami Polski. Nie tylko wrogami, ale nawet szpiegami. Ile razy Polska chwiała się w czasach wojennych w walce z Rosją, Turcją i Szwedami. Żydzi, myśląc, że już ginie i nowi władcy ją zagarną, służyli gorliwie najeźdźcom. Dostarczali im wiadomości o ruchach wojsk polskich. Mnóstwo szpiegów żydowskich musiało być podczas najazdu Szwedów, bo w razie przeciwnym nie byłby, był szlachetny hetman Czarnecki kazał ich wieszać gromadnie w różnych miastach, a kancelaria królewska nie byłaby, była ogłosiła rozkazu nie pozwalającego Żydom opuszczać swoich domów, żeby nie mogli donosić wiadomości do nieprzyjaciela. Nawet krakowscy Żydzi, tak bliscy tronowi polskiemu, sprzeniewierzyli się swoim dobrodziejom, czego dowodem konfiskata ich majątków na rozkaz króla Jana Kazimierza w roku 1658. Na koniec, na tem. Nadszedł wiek XVIII, podatny dla chciwości różnego gatunku szachrajów i dla podłości podłych łotrów. Zbyt wesołe życie za panowania królów Augusta Mocnego i III osłabiło cnoty rycerskie i chrześcijańskie i wstrząsnęło państwem polskim, otoczonym zewsząd nieżyczliwymi mu sąsiadami. Rozumniejsi i prawi mężowie polscy ostrzegali rząd przed grożącą mu klęską i domagali się wzmocnienia wojska polskiego i skarbu królestwa. Biskup kijowski Samuel z Ossy Ozga napominał króla w roku 1740, aby się zajął wojskiem i skarbem i zwrócił uwagę na gospodarstwo żydowskie, niszczące mieszczan i włościan. Bezpieczeństwo każdego państwa zależy od jego wojska. Wojsko zaś nie może istnieć bez pieniędzy. Nie było w Polsce trudno o grosiwo. Dość było podnieść stopę podatków czopowego, szelążnego, pogłównego, monopolu tytoniowego, papierowego, młynowego itd., aby starczyło na wszystkie potrzeby królestwa. Obliczono, że samo czopowe, czyli podatki z szynków, poniosłoby rocznie 11 250 tysięcy złotych. Te szynki, młyny i różne monopole były w wiekach XVII i XVIII w ręku Żydów i przyniosły im ogromne zyski. Stać ich było na większe podatki, ale chciwość ich nie chciała o nich płacić.
podniesienie podatków zależało od sejmów. Wiedzieli o tym Żydzi i starali się zepsuć ich robotę. Wiadomo, że za panowania Augusta III przez całe lat 30 doszedł do skutku tylko jeden sejm pacyfikacyjny w roku 1737. Wszystkie inne padały rozbite. Ta klęska była dziełem Żydów. Przekupywali oni nikczemnych posłów, dawali im łapówki, aby zrywali sejmy. Takich łotrów nie brakło w czasach, w których lekkomyślni i nieuczciwi posłowie zapominali o obowiązkach obywatela polskiego i katolika. Świetny interes robili Żydzi na przekupstwie nikczemnych posłów. Nieszczęsne, nie pozwalam, kosztowało ich tylko 250 tysięcy złotych. A do ich kabzy sypało się około 16 milionów. Oto wdzięczność Żydów dla polskiej królewskiej ziemi, w której od wieków żyli szczęśliwi. Za to, że ta Polska przygarnęła biedaków, wypędzonych z państw Europy Południowej, Zachodniej i Środkowej, za to, że pozwoliła im bez przeszkody modlić się po swojemu, za to, że obdarzyła ich nie tylko bardzo dla nich wygodnymi przywilejami, lecz nawet pełną swobodą, autonomią. Podziękowali jej lichwą, wyzyskiem, oszustwem, szachrajstwem bez sumienia, demoralizowaniem chrześcijan słabego charakteru, diabelską pychą, zdradą, zrywaniem sejmów i tak dalej. Tak odwdzięczyli się Żydzi dobrotliwej, gościnnej, pobłażliwej Polsce. A historycy żydowscy, piszący po polsku, cieszą się jawnie, bez wstydu, z cyniczną radością, że ich współwyznawcom udało się otumanić, oślepić głupich gojów.